W sumie Szczyt Świata również pojawia się w wersji Revolution, tylko że ta sekcja, którą tutaj widzimy, to jest zrobiona bardziej jako minigierka w Revolution, ale hej, jedyny poziom w jedynej wersji na PlayStation się pojawia, bo na PS1 tego poziomu nie ma. Tylko jest na PS2, więc jedna wersja PlayStation ma, kurde, Szczyt Świata. No dawaj, troglodyto, dawaj. Nara, psie, spadaj w dół. O nie, o Jezus Maria, ale bym zleciał. Najgorzej. Dobra, jedziemy z koksem. Nie będę tutaj oczywiście lumów zbierał, bo zbieranie tutaj żółtych lumów wszystkich to jest katorga nad katorgami, dosłownie, nie? Autentycznie, ja wiem co ja mówię, bo ja robiłem ten poziom na 100% wersji na PC i też w Revolution. I ja podziękuję za coś takiego, chociaż tej sekcji nie było w Revolution, w sensie jako w samym sobie poziomie, ale minigierka z tego była i wcale lepiej nie było. Wcale lepiej nie było, jak to było jako minigierka, bo musiałem ją pokazywać, czyli teoretycznie musiałem dwa razy ten sam poziom robić. I ja podziękuję za takie... Kuźwa, co ja odpierdzielam? Ja muszę inaczej tą kamerę ułożyć. Ja muszę inaczej kamerę ułożyć, muszę bardziej na prawo, o! Tak bardziej w tamtą stronę i będzie gitara. I będzie gitara siema. Dobra, chwila prawdy. Ta jest. Co tu mamy, kurde, ze skamieliny? Tego nie było! A jak było, to może ja nie dostrzegłem tego. No co też jest prawdopodobne, bo no jak w tym poziomie, kurde, popierdzielamy tak jak popierdzielamy, no to ciężko jest cokolwiek dostrzec. Zacznijmy od tego. No bo wiecie, jesteście bardzo skupieni na jednym punkcie, czyli na tym, żeby Rayman, kurde, wtedy głupi, pusty łeb nie oberwał. No, patrzcie, kurde. Patrzcie jak nam idzie. Jest i checkpoint, elegancko. Teraz, kurde, moje cierpienia zostały skrócone, kurde. I elegancko, to mi się podoba. Uważaj, Rayman, nie zesraj się tylko, ponieważ wszystko mamy pod kontrolą. No i czemu nie mogłem tego od razu tak zrobić? Czemu od razu tak, kurde, nie mogłem przejść? Patrzcie, przecież, kurde, tu zaraz jest koniec tej sekcji. Czemu tak od razu nie mogłem zrobić? Tylko, kurde, musiałem wjeżdżać w te, kurde. A zresztą, dobra, komentować tego nie będę. Jedziemy z koksem. Ta, uwaga, uwaga, intruder, intruder! Jakby to Filch powiedział z Harry'ego Pottera. Dawaj, gościu, kurde, co ty, będziemy się, kurde, tak patyczkować? No i ta sekcja również była na wersji Revolution. Tylko ona była połączona właśnie z urwiskiem albo z tą jaskinią echa. Coś takiego. Z tego co dobrze pamiętam. Ale sam fakt, że to jest, to się kwalifikuje, więc proszę tutaj nie mówić, że nie było, bo było. I proszę nie dyskutować ze mną, bo ja akurat w tej sytuacji wiem. Wiem co mówię. Bo grałem przecież. Dobra, uciekamy. Beczka tutaj nas ściga. Zapytaj beczkę, Krzysztof Gonciarz. No, ale tutaj nie ma skrzynki, tak, klatki nie ma. Klatka jest gdzie indziej. Słyszę ją. No, zaraz będziemy mieli upgrade z życia, jak nic. Lol, on nawet nie zdążył mnie zaatakować. Co za kurde bałwan. Tamte czerwone lumy niech sobie polatają, bo one się na potem przydadzą. O, znowu. W ogóle to zdjęcie beczki jest takie kurde dziwne, niepasujące. Czemu w ogóle na Dreamcastie coś takiego zrobili? Nie wstyd wam trochę? O, i mamy upgrade. No, w sumie to tak patrząc, szczerze, to niewiele zauważyłem, żeby był jakiś mocny upgrade, ale okej, no, uwierzę w to, mimo że usłyszałem dźwięk, no to jednak, no nie mam podstaw, żeby nie wierzyć, nie?
No i tutaj powinien być Małak albo Tinsin, więc musimy teraz Tinsina znaleźć. Ale zanim go znajdziemy, to trzeba będzie tutaj uruchomić... Tak? Uruchomić? Chyba. Powinna być tutaj chyba jeszcze jakiś... Powinien być już jeszcze tutaj jakiś przełącznik, tak mi się wydaje. W ogóle jaki mamy stan? 507, o kurde, na 50 na 80 klatek, elegancko. Nie no, to zajebiście idzie. Ale tylko przypomnę, że ja wczoraj tę gierkę zacząłem nagrywać. I teoretycznie jestem na przerwie od Let's Play, ale... No... Czegoś nie robi dla widzów, nie? Więc mam nadzieję, że to docenicie, kurde. A tu beczkę potrzebuję, a tu beczki nie mam, lol. Zapomniałem. No przecież tu beczka jest potrzebna. No, proszę bardzo, kurde. Mamy co nasze, teraz idziemy tam, kurde, ładnie rozpierdzielić towarzystwo. No, elegancko, teraz zip. Król Tinsinów tutaj jest. A i co, nic nie powiesz? Zawsze on w wersji Revolution coś gadał. I chyba, nie, w wersji PC-towej nic nie gadał. Ale w Revolution pamiętam, że mówił. I to mówił całkiem dużo ciekawych, interesujących faktów. Jak na przykład to, że bardzo się cieszy, żeśmy go uratowali. Dobra, czy on jest po tej stronie? Już? Pytanie, czy on już poszedł na sam koniec? Czy musimy jeszcze raz tutaj ten? Bo jeżeli jeszcze raz, to ja pierdzielę, co ja żem odwalił. Chciałem tak fajnie to ogarnąć, ale no chyba tutaj będzie znowu. Nie, nie ma go. Czy on po raz już na koniec? Ale mnie wciula zrobił, kurde, głupi Tinsin. Zasrany. Oj, tak to się bawić nie będziemy, kolego. Za takie mnie oszukiwanie, no to kurde, oj, niech ci wiedzieć, jakie konsekwencje będą. Przyjacielu, koleżko. Alarm tam w tle leci. A, czyli zdążył już otworzyć. Dobra, to Elovida. Elovida, sayonara. Muchachos. Buenos dias. No, niewiele nam brakowało, ale tak jak mówię, nie zależy mi na statusie. Dobra, tak więc to już mamy zrobione, więc następny poziom to Sanktuarium Skał i Lawy. Czyli już wiecie, co zaczynamy. Znaczy pod... Tak, Sanktuarium, dobrze powiedziałem. Wiecie, co teraz zaczynamy, nie? No tam po lewej mamy poziom Li, ale my mamy wyjebane w poziom Li. Ogólnie tej sekcji nie było w wersji na PS1. Taka ciekawostka. Ale to myślę, że ci co grali w wersję na PS1 powinni wiedzieć, że tego nie było. No, ale mimo co wolałem o tym wspomnieć, bo why not? Kurde, i ten bagnisty soundtrack się odpala. Ale to jest fajne. Ej, mi się to mega podoba, to jest mega klimatyczne. Soundtrack Raymana dwójki jest... Ale kurde, natomiast soundtrack Raymana jedynki to jest też kurde coś bardzo wartego uwagi i też jest świetny. I klimatyczny. Za każdym razem to podkreślam. Soundtrack Raymana trójki też jest spoko. A już mam po złotej pięści. Raymana Origins też lubię nawet, aczkolwiek czasami niektóre nutki, jakie słyszałem po kilkaset razy, działały mi na nerwy, to muszę przyznać. I od razu tak, podkreślę to też, w Raymanie Revolution również ta sekcja była, tak więc nie zaczęliśmy od zraszowanej sekcji, tak jak to było w wersji na PS1. I znowu mamy tutaj kurde Bzita. Co on tak kurde lata po tych poziomach, kurde, co ty? Nie masz zajęcia? Ja ci mogę zaraz znaleźć zajęcie, kurde, Bzit. Wow, troszeczkę się zagapiłem, przyznam, bo myślałem, że tutaj lumy wylecą. A wyleciał szkarłatny lum, więc... Ej, patrzcie, ale mamy tutaj znowu złotą pięść. Co żeśmy stracili? Gówno żeśmy stracili. Tak na dobrą sprawę. O, i tutaj będzie walka, raczej była walka.
w Revolution z Caterpillarem. Takim boss, minibossem w sumie. I to było nawet w mojej opinii całkiem fajne, że coś takiego ogarnęli, bo to pokazuje właśnie dodatkowy content i przy okazji coś, co można nawet, mówię, zakwalifikować jako miano swego rodzaju remake'u. W przeciwieństwie do wersji na Dreamcasta. Tak więc, no przykro mi, jeżeli są tutaj turbofani wersji Dreamcastowej i nie mogą trochę zdzierżyć mojej opinii. I to nie jest tak, że ja, nie wiem, jadę po wersji Dreamcastowej, tylko po prostu troszeczkę konfrontuję opinię fanów, którzy uważają, że jest to nieskazitelnie czysta wersja Dreamcastowa, że w ogóle przebija Raymana Revolution pod każdym możliwym względem. No dobra, ale co takiego nowego Dreamcast wprowadził, tak szczerze? Poza takimi naprawdę zmianami, na które ja już zwróciłem uwagę i wy żeście zwrócili uwagę, oglądając ten Let's Play. Powiedzcie mi, co takiego Dreamcast ma, miał takiego w sobie? W sensie wersja Dreamcastowa. Okej, okay, możecie powiedzieć, że ale nostalgia została zachowana. Przynajmniej nie było bawienia się w sztuczne 30 czy tam 60 FPS-ów, tylko 25 raptem wyszło. Okej. Okay. Przyznam, Rayman Revolution ma swoje problemy, jeżeli chodzi o framerate i tak dalej. To wiele osób jest w stanie przyznać. Ale no kurde, nie licząc framerate'u, to ja uważam osobiście, że wiele zmian w Revolution bardziej mi się podoba niż w wersji na Dreamcasta, bo okej, okay, tutaj zmiany są takie. Mamy wioskę Globoxa, spoko, fajnie. Nawet mi się ona podoba z wyglądu, ale lepiej wygląda w wersji Revolution, w mojej opinii. Następnie. Niektóre poziomy mają więcej na przykład krzaków. No, fajnie, wszystko spoko. No, okej, okay. Nie ma jakby na co narzekać, ponieważ jak ja to lubię mówić, florystyka poziomu została zachowana w miarę. Tak, bardziej poziomy żywsze są pod tym względem, nie można powiedzieć, że nie. Ale no tak szczerze, no... No okej, okay, kryształowe globy, no ale one tylko odblokowują minigierki, które i tak już robiliśmy w Revolution. Więc na dobrą sprawę, czym się wyróżnia Dreamcast tak szczerze? Bo to jest taki, mówię, Dreamcast był swego czasu postrzegany jako taki komputer, ale konsola. Że jak miałeś naprawdę do dupy peceta, no to taki Dreamcast oferował ci właśnie takiego Raymana dwójkę i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I to tak w takiej naprawdę, można by powiedzieć, że solidnej wersji. Chociaż tak szczerze, w dzisiejszych czasach Rayman dwójka to spokojnie poszedłby na nawet najgorszych komputerach, dlatego że to nie jest jakoś super graficznie wymagająca gierka, więc to są takie, mówię, argumenty trochę z dupy, więc... No ale niektórzy sugerują się tymi argumentami i potem mówią: Revolution to syf. A grałeś chociaż w Revolution jeden z drugim? Oczywiście, mówię, ja nie jestem takim stuprocentowym obrońcą, bo ja wiem, że Revolution ma swoje problemy, ale też no, nie wiem, nie kancelujmy tej wersji, bo nie wiem, bo raptem tu, bo tu lepsza jest wioska Globoxu, w ogóle tu wszystko jest lepsze. No okej, okay, no każdy ma swoje zdanie, no mi się na przykład osobiście wiele zmian podoba bardziej w Revolution niż w Dreamcastowej, kurde. Ten Let's Play to jest jedno wielkie, kurwa, narzekanie na fanów, którzy przesadzają trochę. No bo autentycznie dla mnie to jest trochę przesada. Oj, kurde, Rayman, to jest właśnie też problem. Znaczy, to już nie tylko chodzi o Dreamcastową wersję, bo ja tak miałem też problem właśnie w wersji na peceta, że Rayman, kurwa, nie zawsze chce się tam doskoczyć i potem jest problem. Potem jest, jak to jedna piosenka, paranoja. O, teraz raptem, kurde, widzicie, ja chyba mam, nie wiem, jakąś klątwę w tym Let's Play. To jest dosłownie klątwa Let's Playa, tak jak to swego czasu kiedyś gadaliśmy sporo. W sensie ja gadałem sporo i tam gamer gadał i trochę innych moich ziomków z YouTube'a gadało. A mianowicie, kurde, jak mam złote pięści, gdzie teoretycznie powinno wyglądać wszystko git, to raptem nie mogę mieć tych złotych pięści, bo za każdym razem, kurde, gra robi wszystko, żebym stracił, kurde, te złote pięści. I to jest, kurde, typowo, nie? Na Let's Playu zawsze tak jest, kurde, zawsze. A jak nie zawsze, to bardzo często tak jest. Żeby też nie było, że będę, kurde, narzekał, no bo sprawia mi frajdę nagrywanie tej gry po raz 50 z rzędu. No ale z drugiej strony, no kurde, nie lubię czegoś takiego, że kurde gra jeszcze celowo mi uprzykrza życie. Dobra, pierdol się, gościu, bez kitu, mogliśmy takie coś zrobić. Tak, wiem, gra chce, żeby go unicestwić, ale możemy też go ominąć.
Nie musimy z nim walczyć, jeżeli nie chcemy. Tutaj oczywiście musimy schować się pod tym. O, i elegancko. Zrobiliśmy co trzeba, za pierwszym razem, bez jakichś zbędnych ceregieli. No, przy okazji unicestwiliśmy robopirata, którego nawet nie widziałem. O! A patrzcie, kurde, widzicie? Ja to jestem dobry, kurde, snajper. Ja to jestem dobry, kurde, snajper. I elegancko, o to właśnie chodziło. I czerwonego luma żeśmy zebrali za unicestwienie robopirata. Nawet nie wiem, jaki to tam był, nie wiem, czy to był jakiś czerwony, fioletowy i tak dalej. I tak wiem, że zaraz ktoś mnie zacznie poprawiać. Ale Michał, oni mają swoje nazwy. Tak, wiem, że oni mają swoje nazwy, mają tam swoje jakby, że któryś z nich to jest tam robopirat, powiedzmy 500 i tak dalej. Zdaję sobie z tego sprawę, ale na potrzebę tego let's playa, wybaczcie, ale no nie pamiętam ich jakby, tych kryptonimów i tak dalej, bo szczerze powiedziawszy, nie widzę sensu tego zapamiętywania. Chyba nawet w jednym let's playu przytaczałem. Chyba to było nawet w wersji na PS1, jak robiłem V2. Więc jeżeli ktoś jest bardzo ciekaw tego, co ja tam dokładnie mówiłem, to równie dobrze mogę odesłać na let's play sprzed 6 lat. W tym momencie... Czekajcie, w tym momencie... Jak to był let's play sprzed 6 lat? 2015, no to będzie teraz sprzed 7 lat za niedługo. O, i przy okazji klatkę żeśmy zniszczyli. O nie, czyżbym ja zrobił tutaj 100%? No kurde ty, kto by się spodziewał. Przypadkiem zrobiłem 100%. Niesłychane. No ale to mówię, jest przedostatni poziom. W ogóle po co to było, nie rozumiem. W sensie okej, dobra, przeszliśmy ścieżkę, ale po co było to je? Wiecie, po co był ten okrzyk, ten jej? Skoro... jakby to powiedzieć, nie przechodziliśmy jakiejś super trudnej ścieżki. Bardziej, nie wiem, przeszliśmy po prostu ścieżkę, w której to mogliśmy na różne sposoby zginąć. Trochę, mówię, to są... Ja wiem, że ja się czepiam czasami szczegółów, czepiam się o byle gówno. Dobra, niech tak będzie, jak ktoś tak chce stwierdzić, to niech tak uważa, ale... No kurde, no trochę bez sensu w mojej opinii. Jak chcą właśnie dawać, o, coś takiego na przykład. Zabrałeś wszystko, woohoo, elegancko. A tak, kurde, z dupy totalnie. Proszę. No dawaj, odpalaj, kurde. Wrota. Wrota, kurde, windy do piekła, tak jak to ten DJ Palasite gadał. Dobra, oczywiście poziom bonusowy, ale my go nie będziemy robić, bo... ja nie chcę, kurde, tutaj za bardzo w mojego szogunika naparzać. W ogóle to jest zabawne, kurde. Szogun, kurde, ze mną już trzeci rok w sumie jest. I teraz lecimy do poziomu pod świątynią, pod sanktuarium skał i lawy. Dokładnie tak ten poziom się nazywa. No i oczywiście Izba Tinsinów. I oni tu znowu będą to samo pierdolić. Dosłownie oni... to jest tak leniwe, właśnie to jest kolejny powód lenistwa wersji Dreamcastowej. Zobaczcie, który raz Rayman się będzie pytał, jak oni ogarnęli to, kto jest królem. No dobra, może się już teraz nie zapytał, ale wcześniej to on się znowu pytał, ale oni mają cały czas powtarzaną tą samą sekcję, kuźwa mać. O chuj tu chodzi? Czemu Ubisoft coś takiego odwaliliście? Okej, może ktoś pomyśli, że to jest Rage. No, nie jest to Rage, ale bardziej to jest takie what the fuck. What the fuck dosłownie. What the fuck to jest rumhackowa cutscenka. No dobra, już nie będę rage'ował w tej grze dla małych dzieci, bez kitu. Jezu, ja musiałem to powiedzieć, bez kitu. Tak to jest, jak się, kurde, przebywa w takim towarzystwie i potem takie głupoty we łbie siedzą. Thank you.
No i czekamy teraz, aż Li się pojawi. Li, co tam u ciebie? Siemaneczko. No, Li ma dla nas dobre i złe wieści. Zacznijmy od tych dobrych, oczywiście, że tak. Okej, okay. Zebrała ona całą energię, więc będziemy mogli teraz mieć full energy na starcie z następnymi przeciwnikami, więc elegancko. A nasza nowa moc to będzie... Zresztą zaraz Li nawet powie. Teraz będziemy mogli, że tak powiem, unosić się w powietrzu i będziemy mieli taki lepszy trochę helikopterek przy powietrzu, które będzie tam u góry. Natomiast złe wiadomości są takie, oczywiście to samo co pierdolił Polokus, czyli że o, teraz będzie coraz cięższa droga cię czekać, Raven. Spoko, ja już to wytłumaczyłem, Li, nie musisz tam kurde się wysilać, ja jestem od tłumaczenia, ty tam lepiej idź i nie wiem co rób w sumie. Oh yeah, jedziemy z koksem, kurde, w mackach, które są pełne kolców. Elegancko, kurde, świetna lokacja dla różnych, kurde, koprofilów, różnych, kurde, zbereźników, zboczeńców i tak dalej. Świetna lokacja, nie ma to tamto. Ale muzyczka, która nam tutaj towarzyszy, jest fajna. Bardzo fajna. I w ogóle to jest pierwszy raz, kiedy zamiast w głównym być poziomie, gdzie jest tam faktycznie ten... Gdzie jesteśmy faktycznie w świątyni lub w sanktuarium, to musimy być teraz pod sanktuarium, żeby dostać się do trzeciej maski Polokusa i stoczyć walkę z trzecim strażnikiem. Ponieważ tak będziemy mieli kolejną konfrontację z kolejnym bossem i po tej konfrontacji kończymy sobie sesję. Tak jak mówiłem, jedna maska na jedną sesję. Jako że to będzie trzecia maska, no to jest trzecia sesja, więc czwarta maska. Czyli innymi słowy, następna sesja jest ostatnią sesją i kończymy Raymana 2 na Dreamcasta, więc ładnie zaczynamy rok. O, patrzcie, kurde. Teraz osoby, które nazywały tamtą poprzednią lawę właśnie żółtą jakimś dipem serowym, no to macie tutaj, kurde, do nachosów dip serowy, proszę bardzo. Bierzcie i bawcie się dobrze, kurde. I życzę smacznego, co po niektórym. Oczywiście klatki tutaj nie zapomnę, żeby nie było. Aha, powinna być od razu zniszczona, nie żeby coś. A to w ogóle jest bez sensu, dostajemy tutaj checkpoint. Mimo, że teraz zobaczycie, co się stanie. Patrzcie teraz na to. I tutaj jest zejście w dół, nie? Patrzcie teraz na to. O, tu przy okazji lumek jest schowany. To jest coś, co w Revolution zapomniałem. Spadamy w dół i nowa sekcja będzie. Po co był ten checkpoint w takim razie? Bez sensu totalnie. Ej, to jest bez sensu. Ale mówię, to jest to samo, ja się dosłownie... Jeżeli ktoś stwierdzi, że ja się czepiam na siłę, okej. Okay. Powiedzmy, wyjdzie narracja, że ja się czepiam na siłę. Gdybym zagrał w wersję PC-tową, czy teraz nawet w Revolution i coś takiego by miało też miejsce, to tak samo bym narzekał, więc to nie jest tak, że ja, nie wiem, jestem jakimś turbowrogiem wersji na Dreamcasta, tylko jak widzę jakieś nonsensy i nielogiczne rzeczy, to wolę zwrócić na to uwagę, bo ja zawsze ceniłem sobie w swoich let's playach to, że zwracałem uwagę nawet na takie pierdoły, bo uważam, że warto zwracać na to uwagę i żeby let's play trochę się bardziej wyróżniał od innych let's play w Polsce, no to zwracam na coś takiego uwagę, bo niektórzy na przykład idą do przodu i mają to w dupie, a ja na przykład na takie rzeczy lubię zwracać uwagę. Zawsze zwracałem i zawsze będę zwracał uwagę. No mnie po prostu to zawsze interesiło. I tam były dwie klatki, dobra, wywalone w te dwie klatki. Po co ja w ogóle się przyjmuję, skoro i tak nie robię 100%? O, widzicie, muzyczka się zmieniła. Ho, 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 co, coś to kurde, coś mi to mówi, coś tutaj będzie się działo fajnego.
No i Rayman dostał wpierdol od strażnika. No i na chuj ty tutaj właziłeś, Rayman? O, nie mogę latać. Ojejku. No i mamy Faucha. Strażnika sanktuarium skały i lawy. Czyli ogólnie teraz wam przedstawię jakby zarys historii Faucha, bo myślę, że powinniście o tym wiedzieć. Jeżeli chodzi o Faucha, on ma dosyć trochę przykrą historię, dlatego że to jest jeden ze strażników, który dosłownie w momencie, kiedy serce świata zostało zniszczone, autentycznie oszalał. I w momencie, kiedy w wersji na PS1 jest dialog z nim, to on, mimo że Rayman mu tłumaczy, że jest tutaj po to, żeby powstrzymać Brzytwobrodego, to jednak Faucha się mimo co na nas rzuca i to pokazuje, że koleś po prostu autentycznie przez zniszczenie serca świata oszalał, więc... No niestety na niego już nie ma ratunku, co jedynie Choroszcz albo jakiś inny zakład psychiatryczny zamknięty. Tak więc chcę, żebyście mieli to po prostu na uwadze. Taka trochę smutna historia, jeżeli chodzi o strażnika świątyni, a raczej sanktuarium skał i lawy. I ta sama walka, którą teraz widzicie, była również w Kaczorze Donaldzie na Dreamcastie, PC-ta, PS1 i tak dalej. Chociaż nie, w wersji na PS1 nie było. Było to w wersji na Dreamcasta, PC-ta i Nintendo 64. I to jest jakby cały Fałcz, nie? Tak więc jeżeli ktoś był ciekawy jego historii, to przytoczyłem tę historię, korzystając z tego, że ogrywałem kiedyś wersję na PS1. I w ogóle, patrzcie na to, to jest żółty strażnik. No, to jest taki na żółto, widzieliście zresztą. A miał niebieską aurę. To kurde, widzicie? Bezsens totalny, to jest tak samo jak Axel. Axel to samo. On był strażnikiem świątyni wody i lodu. A co się okazało, miał kurde tego. Miał, jak to się mówi właśnie, tego. Niebieską aurę z jakiegoś powodu, z jakiego to? Chciałbym tak poznać powód, bo to jest bez sensu. Po co mu żółta, skoro żółta, jak widzicie, oznacza trochę ogień, lawę i tak dalej, to po co strażnikowi z świątyni wody i lodu aura ognista? Tak samo jak temu, po co z kolei lodowa aura? To jest bezsens totalny, nie kumam tego. No i gra nam tutaj nawet pokazuje, jełopie, spadaj w dół, a nie kurde, na drugą stronę lecisz. No i oczywiście co? Co tutaj będzie? Trzecia maska Polokusa. I po raz kolejny, kolejna wada wersji Dreamcastowej. Muzyka nie nadąża kompletnie za cutscenką. Bez sensu. Bez sensu. No bez sensu, w wersji PC-towej nadążała, w wersji na Nintendo 64 nadążała, w wersji Revolution nadążała, w wersji na PS1 nadążała, we wszystkich innych wersjach nadążała, tylko w tej wersji, w tej wyjątkowej, najlepszej na świecie wersji nie nadąża. No i tu Polokus w sumie nic konkretnego nie powiedział, poza tym, że mamy się śpieszyć, dlatego że została nam już ostatnia maska, żeby Polokus się obudził. No, tak więc tyle do powiedzenia. Mam 29 na 51 na 4 klatki. No to kurde, dałem czadu w tym poziomie. Nie żeby coś. Grobowiec starożytnych, ale grobowiec starożytnych zaliczymy sobie w ostatniej już sesji z Raymana 2 na Dreamcasta. Tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana. Po więcej oczywiście dzwoneczek uważam, że jest tutaj obowiązkowy, żebyś otrzymywał lub otrzymywała powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na to ostatnie, gdyż na Instagramie bardzo często informuję was o odcinkach i o tym, co się u mnie ogólnie dzieje. A informuję was o odcinkach dlatego, jak są problemy na przykład na YouTubie, gdzie YouTube nie chce dawać wam powiadomień, no to tam bardzo często daję powiadomienia, że hej, coś wleciało, warto byłoby spojrzeć na kanale, no nie? A natomiast na grupie na Facebooku oraz na Discord to się integrujemy. No i co? Tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się i do następnego razu. I po raz ostatni to podkreślę, ja to nagrywam 9 stycznia
i prawie 16 jest, bo za 5 minut jest 16. Tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!